Witam serdecznie, nazywam się Sebastian, mam 27 lat, brodę i aktualnie jestem osobą bezdomną mieszkającą w aucie. Dlaczego operacja aktor? Otóż postanowiłem mimo wszystkich przeciwności losu iść za swoimi marzeniami, iść drogą ku szczęściu, ku spełnieniu, ku właśnie takim marzeniom, celom z dzieciństwa i pozostać aktorem. Aby nie było tak łatwo, to jak dodałem na wstępie, moim aktualnie jedynym miejscem mieszkania, zamieszkania, spania jest ten oto malutki samochodzik, malutkie, kochane Seicento. Do tego jeszcze chcę zostać aktorem, ale nie posiadam żadnych, ale to żadnych kompletnie umiejętności aktorskich. Do tego jeszcze jestem osobą bardzo nieśmiałą, bardzo, bardzo mało pewną siebie. No to wszystko wynika z życia, z dzieciństwa, z różnych sytuacji życiowych. Do tego jeszcze można powiedzieć, że mimo tego, iż aktualnie jestem bezdomnym, to wychowałem się na wsi, czyli jestem takim chłopakiem ze wsi. Co będzie na tym kanale? Otóż chcę właśnie pokazać, że taka osoba jak ja ma szansę i chce iść ku swoim marzeniom. Pokażę na pewno, jak to jest mieszkać w samochodzie, bo w samochodzie wiadomo, nie ma prądu, nie ma łazienki, nie ma prysznica, nie ma pralni, nie ma kuchni. Do tego no po prostu mieszkanie w samochodzie, bycie osobą bezdomną wiąże ze sobą różne sytuacje, różne komplikacje, wyzwania. Pokażę też również, jak zacząć, co będę robił. Tutaj od razu powiem, że taką moją drogą, którą sobie opatrzyłem, to jest statystowanie, czyli po prostu właśnie bycie statystą we Warszawie, dlatego będę mieszkał w aucie we Warszawie. Jak wspomniałem, też jestem osobą bardzo nieśmiałą, bardzo mało pewną siebie, więc będę chciał to wszystko pokonać i będę pracował nad sobą, właśnie nad swoją śmiałością, żeby pokazać takiego prawdziwego siebie, prawdziwego ja, a nie takiego smutnego, cichego, bardzo zgarbionego i tak dalej. Teraz może na kamerze aż tak tego nie widać, dlatego że też chcę tutaj dać od siebie wszystko, dać taką energię i aby coś ten kanał mój wniósł. Chcę po prostu pokazać, że osoba taka jak ja ma szansę i że w życiu można wszystko. Na pewno nie będzie łatwo, ale jak to mówią, będzie warto. Zapraszam serdecznie do śledzenia.